Siadając do pisania Trzeciego Brzegu Styksu, wiedziałem, że głównym bohaterem będzie polski detektyw, syn powstańca styczniowego, który nie zdążył poznać swojego ojca, który ma matkę mieszkającą w Londynie i przyjeżdża do Łodzi i tutaj zaczyna swoją pracę. Co dokładnie będzie robił, nie miałem pojęcia. Wiedziałem, że musi rozwiązać jakąś bardzo trudną sprawę zawiłą i że będzie miał mentora w postaci rosyjskiego, starego detektywa, byłego oficera piechoty carskiej armii, że będzie miał przeciwników w postaci carskiej policji, że będzie z nimi współpracował, ale też w pewien sposób konkurował. Wszak był Polakiem, oni byli Rosjanami, Polska była wtedy pod zaborami, działała ochrana, funkcjonariusze ochrany też swoją rolę będą mieli, jeżeli nie w tej powieści, nie, ale już w następnych. Będzie to duża sprawa. Także zaczynając pisać, nie wiedziałem, co nastąpi za 10 stron. Zaczyna się od pierwszego trupa, potem powiedzmy za jakiś czas musi się pojawić trup następny. Słyszałem kiedyś taką opowieść, że Stephen King, który zaczął pisać swoją nową powieść, otrzymał maila czy list od jakiejś kobiety chorej na raka, która bardzo chciała dowiedzieć się, jak skończy się jego kolejna powieść. Bardzo na nią czekała, ale zdawała sobie sprawę z tego, że może nie dożyć. I nie mógł jej odpowiedzieć, ponieważ tego nie wiedział. Nie wiedział, jak zakończy się jego książka. Mówię, to ewoluuje, to się rozwija. Książki, które piszę, mają od 200 do 250 stron. Mam czas, żeby się nad tym zastanowić. W pewnym momencie oczywiście, gdzieś w połowie, to przychodzi, ale tak, żeby wiedzieć na początku, to nie. Stanisław, nasz bohater, detektyw z tej książki, jest właśnie taką wypadkową wielu postaci. Właśnie Sherlocka Holmesa, być może Rastafandorina z cyklu współczesnych rosyjskich kryminałów retro. Może też Jamesa Bonda, bardzo bym sobie tego życzył. Dobrze strzela, jest mistrzem izraelskiej sztuki walki Krav Maga, chociaż wtedy jeszcze ona tak się nie nazywała, jeszcze nie istniała, ale pozwoliłem sobie uczynić z niego prekursora tej sztuki walki. Nie wiem, no, porucznik Borewicz może nie, może jeśli chodzi o kobiety, tak samo jak James Bond. Jest nieszczęśliwie zakochany, ale jest też przystojny i to akurat wiemy już z pierwszego rozdziału, że podoba się kobietom, chciałyby go poznać. Wtedy na tym spotkaniu w hotelu Grand i to się będzie też za nim ciągnąć. To będzie z jednej strony miłe, a z drugiej strony no, jakieś przekleństwo.